Martyna Zakrzewska, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes. A w nim? Modernizacja drogi 808, wyprawka szkolna w gminie Łuków, budowa sieci szerokopasmowej, inwestycja w Starej Wróblinie, Jarosław Kuźniar w Stoczku Łukowskim oraz Łukowskie Kino pod Chmurką. Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej nr 808 między Świderkami a Wojcieszkowem. Na zaproszenie firmy Skanska nasza telewizja miała okazję zobaczyć postęp prac. Już w listopadzie pojedziemy do Lublina w pełni zmodernizowaną drogą wojewódzką nr 808. Najbardziej zdegradowany odcinek właśnie przechodzi gruntowną modernizację. Ta tak długo wyczekiwana w powiecie łukowskim inwestycja od Świderek do Wojcieszkowa pochłonie 25 milionów złotych. Bardzo się cieszymy z tego, że nam drogę robią, także będą lepsze warunki do jazdy. Ale taka droga jaka była, to kurde tylko samochód się niszczył. Świat się rozwija, XXI wiek. Drogi się robi po to, żeby po nich jeździły samochody, prawda? Pracownicy firmy Skanska, która realizuje zadania, weszli na plac budowy 30 kwietnia. Prace mają się zakończyć za 3 miesiące. Cała droga jest realizowana jakby w dwóch podstawowych technologiach. Sprowadza się do tego, że część drogi musimy wykonać zupełnie od początku, tak jak widzimy to w tym momencie za nami. Druga technologia polega na tym, że do istniejącej nawierzchni wykonujemy poszerzenie i na to wykonujemy wzmocnienie nawierzchni przez dołożenie dodatkowych warstw asfaltowych. Zanim jednak pojedziemy po nowej nawierzchni, musimy przetrwać spore utrudnienia w ruchu. Na drodze 808 ruch jest utrzymany, ale jazda odbywa się na zasadzie tzw. wahadeł. Jak przekonuje kierownik budowy, droga będzie zbudowana porządnie i nie ma zagrożenia, że coś może być nie tak. Konstrukcja jezdni, tą, którą my tutaj realizujemy, jest projektowana na 20 lat. To jest generalna zasada przy projektowaniu czy przy modernizacjach dróg. Na odcinku między Świderkami a skrętem na Siedliska droga powstaje praktycznie od podstaw. Drogowcy specjalną metodą wzmacniają grunt. Wykonujemy tą stabilizację ciągnikiem z zaczepioną frezarką do stabilizacji gruntu. Rozsiewamy cement, a później mieszamy go na zadaną głębokość, jaką jest mamy w specyfikacji na tym danym projekcie. Gro prac to roboty przy budowie dwóch mostów w Świderkach i Wojcieszkowie. Obiekty powstają od podstaw. Konstrukcja została zaprojektowana w ten sposób, że jakby sama płyta, czyli ten ustrój nośny, po którym będzie się odbywał ruch, jest z elementów już prefabrykowanych wcześniej w wytwórni. One zostaną tutaj przywiezione na butowę. Tutaj zostaną zmontowane, połączone w jedną całość. Tonaż, na który one są zaprojektowane, to jest tak zwana klasa obciążenia A, czyli najwyższa tak naprawdę. Mogą przynosić wszystkie najwyższe obciążenia, czyli tak każdy ruch samochodów może się po nich odbywać. Droga mimo generalnego remontu jest cały czas przejezdna. Czas podróży bardzo się wydłuża, więc jak komuś się śpieszy, najlepiej jechać z Łukowa do Lublina przez Radzyń Podlaski. Jednym słowem, warto się przemęczyć jeszcze kilka tygodni na nową drogę. Mija połowa wakacji, więc coraz częściej myślimy o wyprawce szkolnej. Postanowiliśmy sprawdzić, kto i na jakie dofinansowanie przy zakupie podręczników szkolnych może liczyć w gminie Łuków. Niektórzy już kompletują wyprawkę szkolną, inni mają to dopiero w planach. Wrzesień wiąże się z niemałymi wydatkami dla rodziców. Wszystko zależy od grubości portfela, jak też od wymagań nauczycieli i dzieci. Zakupy szkolne to wydatek rzędu kilkuset złotych. Najdroższe są podręczniki. W ubiegłym roku szkolnym rodzice wydali średnio 360 zł na podręczniki szkolne dla jednego dziecka. W roku szkolnym 2014-2015 wdrożono rządowy program reformy podręcznikowej. Dzięki temu uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej otrzymali darmowe podręczniki. Pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada, że w roku 2015-16, w roku szkolnym, zakupione będą podręczniki dla uczniów klas pierwszych w formie takiej dotacji celowej. Kwota, jaką przeznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest to kwota 250 zł plus 25 zł na ćwiczenia. 1 września oprócz pierwszoklasistów, tak jak to było w zeszłym roku, bezpłatne podręczniki otrzymają drugoklasiści, czwartoklasiści oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjów. Reforma wprowadzana jest etapami i zakłada, że w roku 2017 darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne będą dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ale wyprawka to nie tylko książki. Nowy plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy, strój sportowy, obuwie, lista jest długa. Z pomocą przychodzi rządowy program Wyprawka Szkolna.
obejmujący w tym roku uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie klas trzecich, aby ubiegać się o dofinansowanie, muszą spełnić odpowiednie kryterium. Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 574 zł. W przypadku osób niepełnosprawnych, każdy, kto złoży wniosek, dofinansowanie otrzyma. Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Na terenie powiatu ryckiego trwa budowa sieci szerokopasmowych. Prace wykonuje firma Ferromedia. Prace naziemne wykonuje kilka ekip. Daje to gwarancję prawidłowej realizacji inwestycji na dość trudnym terenie. W wielu miejscowościach zabudowania są oddalone od siebie o co najmniej kilkadziesiąt metrów. Starsi mieszkańcy twierdzą, że właściciel kazał budować się w dalekiej odległości od siebie z powodu nadmiernej kłótni w miejscowości. Zanim jednak ekipy wyruszą w teren, musi zostać pokonanych kilka etapów. Wszystkie działania są poprzedzone wzorowym dopełnieniem wszelkich formalności związanych z dokumentacją. Nadzoruje to dział geodezji. Nasz dział zajmuje się sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do przepisowej, bezpiecznej pracy ekip budowlanych w terenie. Bezpieczeństwo i profesjonalizm są priorytetem. Dobrze przygotowane dokumenty ułatwiają pracę ekipom w terenie i pozwalają bezkolizyjnie realizować inwestycję. Na mapach z ośrodka geodezyjnego mamy po prostu przedstawiony przebieg naszej infrastruktury, jak ona ma przebiegać i na podstawie tego pracujemy. Do tego są załączone projekty budowlane i wytyczne z oddanych zarządców dróg. Pracownicy przed wyjściem w teren zapoznają się z dokumentacją, ja prowadzę odprawy, na których informuję pracowników, że na danym terenie mamy styczność z kolizją, na przykład z gazociągiem, z kablem energetycznym. Dobra współpraca poszczególnych działów firmy powoduje, że inwestycja jest realizowana bezkolizyjnie. Mieszkańcy terenów objętych robotami są zadowoleni z pracy ekip. Podkreślają profesjonalizm i pozostawiony po sobie porządek, co niestety okazuje się rzadkością w przypadku prac drogowych. W porządku, że pracują bardzo przyzwoicie, czysto, zostawiają porządek po sobie, także nie ma bałaganu, bez żadnych zastrzeżeń. Myślę, że sąsiedzi też tutaj powiedzą te same słowa. Wyjście ekip z miejscowości nie jest ostatnim etapem. Kolejne zadania do wykonania mają przed sobą pracownicy działu geodezji. Po zakończeniu prac budowlanych spływają do nas informacje z inwentaryzacji powykonawczej sporządzanej przez uprawnionego geodetę. Na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej nanosimy przebieg infrastruktury do programu wewnętrznego w naszej firmie paszportyzacji sieci. Operaty z inwentaryzacją geodeci składają w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu naniesienia naszego światłowodu na mapy zasadnicze do zasobu państwowego w ośrodku. Realizacja projektu przebiega bez zastrzeżeń, a wśród mieszkańców jest duże zainteresowanie usługami. Do tej pory nie mieli oni możliwości korzystania z szybkiego internetu oraz innych dobrodziejstw, które oferuje światłowód, m.in. interaktywnej telewizji. Zainteresowanie mieszkańców jest dość duże. W zasadzie w tej chwili oni tutaj w ogóle nie mają jakiegoś porządnego łącza, jest telekomunikacja, która chodzi do 2 megabitów na sekundę. Wszyscy są zainteresowani do tego stopnia, że są też osoby, które nie mieszkają w budynkach, ale biorą sobie samo przyłącze, czy to domy wystawione na sprzedaż po to, żeby prawda, ich atrakcyjność tych domów wzrastała, czy przyszłościowo dla dzieci. Więc jeżeli mówimy o tej inwestycji szerokopasmowej, gdzie te prędkości są zupełnie inne, no to w zasadzie ludzie sami dzwonią, tych, którzy z nich zostajemy i chcą oczywiście, żeby te przyłącza robić. Mieszkańcy Starej Wrubliny w gminie Stanin chcieliby wybudować w swojej miejscowości miejsce do odpoczynku. Gro funduszy na te inwestycje ma być przeznaczonych z Funduszu Sołeckiego. Oczko wodne, piękne trawniki, ławeczki i miejsce na ognisko. Mieszkańcom Starej Wrubliny w gminie Stanin marzy się, aby teren wokół Starego Stawu w centrum wsi został zagospodarowany. Jest szansa, że sołectwo zyska niebawem piękny zakątek. No mieszkańcy chcieliby zrobić, żeby to było po prostu wyczyszczone, wyrównane, groble po bokach, jakąś altankę postawić, jakieś ławeczki, latarnie, żeby jakiś pomost też, żeby był zrobiony, żeby to było miejsce takie rekreacyjne dla młodzieży, dla starszych, żeby mogli przyjść, posiedzieć, porozmawiać, odpocząć. Jak zapowiada wójt Krzysztof Kazana, inwestycja na pewno zostanie zrealizowana.
Nie wiadomo jeszcze tylko z jakich pieniędzy. Gdyby gmina zdecydowała się wykonać ją ze środków unijnych, mogłaby zrobić to z większym rozmachem. Problem jednak w tym, że nabór wniosków do odpowiednich programów ruszy najwcześniej w czwartym kwartale tego roku. Nawet jeżeli samorząd dostałby dofinansowanie, inwestycja w Starej Wrublinie nie powstanie wcześniej niż w roku 2016. Jeżeli natomiast zadanie miałoby zostać zrealizowane z pieniędzy budżetowych, inwestycja byłaby skromniejsza, ale powstałaby dużo szybciej. Wójt zapowiada konsultacje społeczne w tej sprawie. I w tej chwili trzeba by może przekonsultować ze społeczeństwem, czy poczekamy jeszcze trochę i złożymy wniosek i rozszerzymy ten projekt, czy też musimy to wykonać ze środków własnych, ale będzie troszeczkę to uboższe, że tak powiem. Konsultacje, o których mówi wójt, odbędą się prawdopodobnie na spotkaniu w sprawie przyszłorocznego budżetu sołeckiego. We wsi słychać jednak głos zniecierpliwienia. No obiecał pan wójt, że zrobi, na jesieni będę zima robić. Nie było zimy i ja później na drugim zebraniu powiedziałam, że jest za 3 lata, ja się nie odezywa, nie będzie. On powiedział, że nie kupi 100 lat, żebym żyła i będzie łocko. Ja mówię, te młode ma do widzieć, a ja to nie będę widzieć i nie będzie łocka. Inni zaś w powodzenie inwestycji wierzą, ale nie mogą się doczekać jej realizacji. Jeżdżę po wsiach, do ludzi i każdy się pyta, czyje to jest. Mówią, twoje, czy to sąsiada, czy czyje. Ja mówię, czemu się pytasz? Bo tam takie zarośnięte, z ich haszczy pełne. Ja mówię, że to wiejskie niby jest. W tej chwili gmina to wzięła już pod siebie. No i mamy to zrobić jako jakieś tam oczko, jakiś wizerunek wioski. No bardzo to szpeci. No brzydko to wygląda. Mieszkańcy odłożyli już pieniądze na inwestycję. Będą one pochodzić z funduszu sołeckiego. Powstała też dokumentacja techniczna projektu, jednak bez pomocy gminy nic nie da się zrobić. Całoroczny fundusz przeznaczamy na to, a resztę musi nam dołożyć gmina, bo my nie jesteśmy w stanie za 11 tysięcy tego zrobić sami, prawda? Także musimy czekać na dołożenie pieniędzy od pana wójta. Wójt Krzysztof Kazana prognozuje, że decyzja w sprawie finansowania inwestycji w Starej Wrublinie zapadnie w ciągu miesiąca. Mamy nadzieję, że mieszkańcy miejscowości wkrótce będą mogli odpoczywać w przyjaznym do tego miejscu. Inkubator kreatywności społecznej ze Stoczka Łukowskiego ruszył z kolejną inicjatywą skierowaną do młodzieży. W ramach projektu Lama zorganizowano warsztaty, które poprowadził jeden ze znanych dziennikarzy. Jarosław Kuźniar, dziennikarz pracujący w jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych, uczył 20-osobową grupę młodzieży ze Stoczka Łukowskiego i okolic, jak walczyć z tremą i zaprezentować się przed kamerą z jak najlepszej strony. Jednym słowem, młodzież uczyła się wystąpień publicznych. Jarosław Kuźniar nie pierwszy raz gości w Stoczku Łukowskim. Już kiedyś żeśmy się w Stoczku spotkali, nawet częściowo z tą samą grupą ludzi uczyliśmy się pewnych zachowań przed kamerą. Jakoś tak został nam kontakt i okazało się, że po latach wracam w trochę innym projekcie i w trochę innym wymiarze. Ja jestem też trochę inny i jakoś tak się po drodze miałem okazję pospotykać ze studentami. Okazuje się, że niezależnie od tego, czy ktoś ma 16, 17 czy 23 lata, ma ten sam problem z publicznym zachowaniem i publiczną prezentacją. Więc nauczone tamtych doświadczeń tutaj jakoś wykorzystujemy je. Warsztaty odbywają się w ramach projektu LAMA, realizowanego przez Inkubator Kreatywności Społecznej ze Stoczka Łukowskiego. Projekt LAMA to kolejna inicjatywa naszego stowarzyszenia, które wiele swoich działań kieruje do młodzieży. Młodzieży ze Stoczka Łukowskiego do młodzieży okolicznej. LAMA to skrót od nazwy Lokalna Akademia Młodzieżowego Animatora. To projekt, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Warsztaty wchodzą w cykl 6 szkoleń, które mają za zadanie rozwijać młodzież i zachęcać do wszelkich inicjatyw obywatelskich. Więcej o projekcie opowiemy Państwu w cyklu Godne Uwagi już wkrótce w Magnes TV. W sobotni wieczór mieszkańcy Łukowa mieli okazję obejrzeć film w niecodziennych warunkach. Rolę sali kinowej pełnił Park Miejski. Fundacja 10 Talentów zawitała w Łukowie wraz ze swoim przedsięwzięciem, jakim jest Letni Kadr, czyli plenerowe projekcje filmowe oraz spotkania ze znanymi polskimi aktorami i reżyserami. Mimo iż w sobotni wieczór pogoda nie dopisała, to około 80 osób przyszło do parku, aby ten wieczór spędzić w sposób niebanalny. Po raz pierwszy w te wakacje coś takiego, ale
mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Dzisiaj rozpoczynamy takie spotkanie z filmem plenerowym w takim wydaniu, w takiej wersji. Mam nadzieję, że to się przyjmie i że będziemy mogli jeszcze w tym roku, w te wakacje pokazać mieszkańcom Łukowa i okolic właśnie takie coś, takie kino plenerowe, takie kino z dobrym filmem i z takim niekomercyjnym filmem, których jest bardzo dużo. Również w kinie w Łukowie można takie filmy komercyjne obejrzeć, ale czasami też chcemy proponować widzom kino troszeczkę trudniejsze. Spotkanie z kinem plenerowym rozpoczęło się muzyką jazzową graną na żywo, która miała za zadanie wprowadzić widzów w klimat filmu Chrzest, dramatu wyreżyserowanego przez Marcina Wronę. Film ten to historia mężczyzny, który próbuje uwolnić się od środowiska przestępczego. O czym jest ten film? Film to jest w jednym zdaniu walka dobra ze złem, oparta na kanwie tradycyjnego kina gangsterskiego. To jest Chrzest. Letni kadr to projekcja dobrego kina z przesłaniem. To kino ambitne, skłaniające do refleksji i rozmów. Artur Mydlak, dyrektor Łukowskiego Ośrodka Kultury, nie wyklucza kolejnych spotkań z kinem pod chmurką jeszcze w te wakacje. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejne Infomagnes.